Witamy na Dancebook. Na tym kursie pokażemy Wam pierwszy poziom tańca użytkowego disco samby. Z tej strony Klaudia, Dimitri. Zaczynamy. Teraz nauczymy się kroku podstawowego. Nic trudnego nie będzie. Będziemy wszystko pokazywać do Was tyłem. I żeby Wam było łatwiej, zaczniemy od tego kroku side step. Będzie tak, do boku. Tupnąć, do boku, tupnąć. Zobaczcie, przenosimy ciężar ciała na jedną nogę i robimy punkt. Na raz, dwa, raz, dwa. Lewa tupnąć, prawa tupnąć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Puśćcie sobie muzykę i po prostu do rytmu muzyki potańczcie sobie te kroczki. Kroczek tupnąć, kroczek tupnąć, kroczek tupnąć, kroczek tupnąć. I właściwie to jest ten schemat, który będzie nam potrzebny cały czas. Tak samo teraz spróbujemy zatańczyć do przodu i do tyłu. Z tą różnicą, że u partnerki będzie prawa nóżka do przodu, u partnera lewa do przodu. I kroczek, tupnąć. Ja lewą do przodu i prawą do tyłu, a ona prawą do przodu i lewą do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Zobaczcie, każda noga ma swój tor. Potańczcie to chwilkę. Jak już poczujecie się pewnie, to wtedy łapiemy swoją partnerkę dwoma rękoma. Stajemy daleko od siebie i teraz ja zaczynam lewą do przodu, ona prawą do przodu, tak jak tańczyliśmy przed chwilką. Zbliżamy się, oddalamy się. Kroczek tupnąć, u mnie lewa do przodu, u niej prawa do przodu. Zbliżamy się, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażemy z drugiej strony i zbliżamy się, robimy małe kroczki, oddalamy się. Nie napinamy się, kolana cały czas, zobaczcie, amortyzują nas. To jest nie tańczymy na prostych nogach, tylko staramy się być wyluzowani. Tak? Tutaj nic trudnego nie ma. Mam nadzieję, że to Wam już wychodzi. Teraz kilka słów o prowadzeniu. Zobaczcie, partnerzy, przyciągamy partnerkę. Po pierwsze, trzymamy ją za dłonie paluszkami. Przyciągamy partnerkę, oddalamy. Tak? Przyciągamy, oddalamy. Wtedy ona czuje, co my tańczymy i wtedy możemy zgrać się w rytmie. To jest, zobaczcie, jeżeli nie robimy kroków, to jest normalnie przyciągamy się i odpychamy się. Przyciągamy się i odpychamy się. Tylko nie róbcie tego zbyt mocno, tak? Jeszcze raz to ćwiczenie zrobimy. Przyciągamy się, odpychamy się. Odpychamy się, tak? I ręce, zobaczcie, na poziomie mniej więcej naszego pasa, tak? Na poziomie brzuszka partnerki. Spróbujemy jeszcze raz i podstawowy razem z naszym prowadzeniem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I jak już to nam wychodzi, to możemy dodać sobie jeszcze zwrot. Za prawym ramieniem. Lekki zwrot. Tak? To jest każdy raz na jakieś 5 stopni zwracamy się za prawym ramieniem. Prawe ramię idzie do tyłu. Krok się nie zmienia. Krok cały czas ten sam. Lewa przód, prawa tył u partnera i prawa przód, lewa tył u partnerki. OK? Spróbujemy z muzyką. Do boku. Tupnąć, do boku, tupnąć. Zobaczcie, przenosimy ciężar ciała na jedną nogę i robimy punkt. Na raz, dwa, raz, dwa. Lewa tupnąć, prawa tupnąć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Puśćcie sobie muzykę i po prostu do rytmu muzyki potańczcie sobie te kroczki. Kroczek tupnąć, kroczek tupnąć, kroczek tupnąć, kroczek tupnąć. I właściwie to jest ten schemat, który będzie nam potrzebny cały czas. Tak samo teraz spróbujemy zatańczyć do przodu i do tyłu. Z tą różnicą, że u partnerki będzie prawa nóżka do przodu, u partnera lewa do przodu. I kroczek, tupnąć. Ja lewą do przodu i prawą do tyłu, a ona prawą do przodu i lewą do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Zobaczcie, każda noga ma swój tor. Potańczcie to chwilkę. Jak już poczujecie się pewnie, to wtedy łapiemy swoją partnerkę dwoma rękoma. Stajemy daleko od siebie. I teraz ja zaczynam lewą do przodu, ona prawą do przodu, tak jak tańczyliśmy przed chwilką. Zbliżamy się, oddalamy się. Kroczek tupnąć. U mnie lewa do przodu, u niej prawa do przodu. Zbliżamy się, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażemy z drugiej strony. I zbliżamy się, robimy małe kroczki, oddalamy się. Nie napinamy się, kolana cały czas, zobaczcie, amortyzują nas. To jest nie tańczymy na prostych nogach,
Tylko staramy się być wyluzowani. Tak? Tutaj nic trudnego nie ma. Mam nadzieję, że to wam już wychodzi. Teraz kilka słów o prowadzeniu. Zobaczcie, partnerzy. Przyciągamy partnerkę. Po pierwsze, trzymamy ją za dłonie paluszkami. Przyciągamy partnerkę. Oddalamy. Tak? Przyciągamy. Oddalamy. Wtedy ona czuje, co my tańczymy i wtedy możemy zgrać się w rytmie. To jest, zobaczcie, jeżeli nie robimy kroków, to jest normalnie, przyciągamy się i odpychamy się. Przyciągamy się i odpychamy się. Tylko nie róbcie tego zbyt mocno, tak? Jeszcze raz to ćwiczenie zrobimy. Przyciągamy się, odpychamy się. Odpychamy się, tak? I ręce, zobaczcie, na poziomie mniej więcej naszego pasa, tak? Na poziomie brzuszka partnerki. Spróbujemy jeszcze raz i podstawowy razem z naszym prowadzeniem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. I jak już to nam wychodzi, to możemy dodać sobie jeszcze zwrot. Za prawym ramieniem. Lekki zwrot. Tak? To jest każdy raz na jakieś 5 stopni zwracamy się za prawym ramieniem. Prawe ramię idzie do tyłu. Krok się nie zmienia. Krok cały czas ten sam. Lewa przód, prawa tył u partnera i prawa przód, lewa tył u partnerki.